Super, to widzicie mój ekran. Witam bardzo serdecznie. Ja chciałem Wam opowiedzieć taką historię, jak zastanawialiśmy się z Olą Artyszko, co powinno znaleźć się w repozytorium testów end-to-end od początku projektu. Postanowiliśmy wziąć pod uwagę nasze doświadczenie i zwrócić uwagę na takie paczki albo pluginy, które od razu poprawią nam pracę. No ale żeby dowiedzieć się, co polepszyłoby to, najpierw należy zadać sobie pytanie. A co nam w zasadzie w Cypressie przeszkadza? I tutaj chciałbym, żebyście może wy odpowiedzieli na nie. Napiszcie w komentarzach, czy macie coś w Cypressie, co szczególnie chcielibyście w nim poprawić. Zobaczymy, czy ta prezentacja w jakiś sposób odpowie na wasze potrzeby. Nie będę w stanie odpowiadać na bieżąco na wasze pytania, ponieważ mamy to 30-sekundowe opóźnienie, ale jeżeli napiszecie je w komentarzu, to Czarek będzie je zbierał i potem zostaną one highlightowane i postaramy się do nich odnieść. My to pytanie zadaliśmy w naszej firmie, i w zasadzie dotyczyło to dwóch tematów. Pierwszy to jest to, jak wygląda Cypress, kiedy tworzymy nowy test, wykonujemy sobie w trybie open, headowym ten test, który stworzyliśmy i patrzymy, jakie są jego rezultaty. To mamy tam snapshoty poszczególnych części, możemy odnieść się do wolnego stepu i w konsoli dowiemy się o każdym requestie, który został wysłany. Jeżeli zaś zmienimy go na headless, no to w zasadzie dostajemy cały potok, szczególnie w CI-u, kiedy puszczamy 500, 600 testów, powiedzmy kilkadziesiąt z nich po jakichś zmianach na backendzie failuje. I co się teraz dzieje? Może musimy przeskrolować cały Mokka report, żeby zobaczyć, które testy są dla nas interesujące i w zasadzie wiadomości, które tam dostaniemy, będą dosyć enigmatyczne. No i druga sprawa, to jest coś, co dotyczy w szczególności mojego projektu, to jest Oh Snap. Czyli przeglądarka Chrome Renderer nam skraszował i musimy jakoś sobie z tym poradzić i zastanawiamy się, jak zoptymalizować tego Cypressa, żeby działało lepiej. No i co możemy z tym zrobić? Do tego odniosę się najpierw. Pierwsza sprawa to możemy zrezygnować z jakichś Cypressowych feature, czyli wyłączyć command log, albo zmniejszyć ilość testów trzymanych w memory, albo zwiększyć pamięć Dockera, który uruchamia te testy przeciwko jakiemuś środowisku. No ale zaraz. Potem wybrałem Cypress jako swoje narzędzie, aby korzystać z tych możliwości, a nie je wyłączać. Więc zostaje chyba tylko jedna opcja, czyli pisać lepszy kod. No ale Bartek, zazwyczaj staramy się pisać lepszy kod, mamy jakieś guideliny, których staramy się przestrzegać. Co dokładnie masz na myśli? To, co mi przychodzi na myśl, to bardzo fajny wykład na TestWorezie Stanisława Rosady Enabling Faster Test Execution, który jest w całości na YouTubie, możecie zobaczyć, którym opowiedział o pewnym zjawisku, ale też znajdziecie go w wielu artykułach. Postaram się teraz przedstawić mniej więcej, o co mi chodzi. Słuchajcie, mamy taki test. Mamy kawę, herbatkę i mleko jako trzy napoje i chcemy sprawdzić zawartość tej listy. No i teraz patrzcie. Deklarujemy ją sobie jako beverages i robimy foreacha, w której robimy contains, i beverage should be visible. No i co? Zadziała? Nie zadziała? Dobrze to? Co myślicie? Uruchamiam. Oczywiście zadziałało. Tylko jaki jest z tym problem? To, co robi contains, to w zasadzie jest zapytaniem asynchronicznym, które wywoła jakąś promise. I teraz z perspektywy JavaScriptu przechodzimy sobie przez n-elementową listę. I na call stacku odkładamy n zapytań, które stworzą nam jakieś zapytania asynchroniczne, które potem będą ustawiać się w kolejce zdarzeń i zwracać rezultaty. No i jaki jest problem? Że to pierwsze zapytanie jest w zasadzie bardzo szybkie, czyli uprzejmie proszę o sprawdzenie, czy jest jakiś element typu li, który zawiera dany beverage, ale już wykonanie go będzie coś cięższe, bo taki contains. To są dodatkowe asertszyny. Czy ten obiekt jest na pewno widoczny? Co to znaczy, że jest widoczny? Czy nie jest przezroczysty? Czy jest fizycznie wyrenderowany? Czy nic go nie przykrywa? Każdy snapshot dla danej operacji. Logowanie to jest dużo pamięci i zasobów, które zużywa. No i teraz, czy moglibyśmy to zrobić jakoś lepiej? Bo jeżeli tak n-elementową listę włożymy na jakiejś ogromnej tablicy, czy dowolnym narzędziu do BI-u, to może się okazać, że nasza aplikacja się wywali po prostu.
Spróbujmy zamiast stawiać szereg armat, które będą strzelać, przeładowywać asynchronicznie, stawić jedną i trafić we wszystkie cele. Tutaj, żeby wam to zobrazować, trochę zacznijmy od takiego prostego podejścia, w którym sprawdzamy sobie, ściągamy sobie wszystkie elementy tej listy i potem przechodzimy robimy już asercję na wnętrzu zebranego obiektu. Tylko zwróćcie uwagę na jedno. Na górze posłużyłem się wrapem z should equal, a niżej expectem. Czy jest jakaś różnica? Jak one się wykonają według was? Które będzie pierwsze? Po kolei? Cóż, expecty są synchroniczne, a wrap nam zwraca promis. Więc możemy spodziewać się, że najpierw polecą trzy expecty, a potem dopiero po wykonaniu zapytań synchronicznych pojawią się rezultaty wykonań asynchronicznych. W ogóle to trochę jest taka struktura już rozbudowana, która nie jest przyjemna do testów ani przeglądu. Czy możemy to jakoś usprawnić? Tutaj bym wam odniósł się do Lodasha. To jest biblioteka, którą Cypress dostarcza jako jedną z paczek. W tej bibliotece znajdziecie metodę map, która może wywołać wam na każdym elemencie listy jakąś funkcję bądź atrybut. I to, co zrobi ten kawałek kodu, to przekształci to w listę. Będzie to mega przydatne, no bo będziemy na podstawie listy, do której chcemy zrobić assertion, porównywać z listą. Bo naszym kodem wynikowym będzie lista. Więc jeżeli overwrapujecie to sobie w jakiś customowy comment, możecie dla dowolnego property sprawdzić, czy lista się zgadza. I to będzie zarówno na przykład dla tabelek, ale również dla wykresów, obiektów na stronie, które są gdzieś położone. Będziecie mieli to z zachowaniem kolejności. Czyli czy to przejdzie, czy nie? Jak myślicie? W tym przypadku nie, ponieważ mamy podmienioną kolejność. Tak? Tutaj to podejście pozwala nam też zachować kolejność. Czy to będzie na przykład lista rosnąca, malejąca, będzie to dla was jasne. Ale nie powiedziałem, że będę robił instantly better, żebyście musieli pisać jakiś własny kod. Na szczęście jest zawsze nieodłączny Gleb Bachmutow, który napisał własny plugin do operacji na kolekcjach zwany Cypress Map. Tam znajdziecie funkcję map, którą możecie użyć w tym przypadku. Ale do tego jest też masa innych ciekawych, które jak sobie przejrzycie, może wam ułatwi jakiś problem, z którym wy się zmagacie. To tyle, jeżeli chodzi o faster execution. I co jeszcze możemy włożyć w Cypressa, żeby od razu lepiej się z nim pracowało? Może wy macie jakieś pomysły? Dla mnie jest to TypeScript. Po instalacji TypeScriptu zobaczycie u siebie pliczek tsconfig, którym polecam zapoznać się w ogóle z jego zawartością, ale do czego jakby możemy wykorzystać typy, już nie chcę się rozwodzić. Chciałbym zwrócić uwagę na bezpośrednie zastosowanie, które możecie od razu w jakiś sposób odnieść do swojej sytuacji. I pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to jeżeli dodajemy nowe paczki, to możemy korzystać z ich typów. Dzięki temu jest dla nas jaśniejsze, jak z nich korzystać. W momencie, w którym mamy różnego rodzaju importy, możemy uprościć sobie je skrótami, dzięki czemu nasze repozytorium będzie wyglądać klarowniej. Ale przede wszystkim to, do czego chciałem się odnieść, to interfejsy. Interfejs pozwala nam zadeklarować, jaki obiekt, który będzie implementował ten interfejs, będzie miał typy. Jest to bardzo przydatne, jeżeli na przykład mamy jakąś schemę backendową, która chciałaby opracować dany obiekt zgodnie z zadeklarowanymi typami i na przykład ona się zmienia. Czyli mieliśmy do tej pory autora, który będzie miał ID i ID book z numerami, będzie miał jakieś stringi, ale do teraz nowa zmiana się pojawia i pojawia nam się opcja, że możemy dodać, czy ma być on ulubionym autorem. No i co? Jeżeli ta opcja na przykład jest opcjonalna, od razu dzięki typom nie musimy obsługiwać tej logiki w kodzie, ale już deklaracja samego interfejsu przez ten znak zapytania pozwala zwrócić naszą uwagę, czy będziemy z tego korzystać, czy nie, że to jest opcjonalne. Jeżeli mamy jakiś skończony zakres wartości, w tym momencie wymyśliłem fiction, non-fiction,
dla autora, co chyba nie ma sensu, ale przejdźmy do rzeczy, no to będziemy mogli w sumie, jakby implementując to, będziemy wiedzieli, z czego możemy skorzystać i znowu możemy uniknąć implementowania dodatkowej logiki w samym kodzie. A teraz jak to wpływa na nasz test? Jeżeli zobaczę obiekt, który implementuje tego autora, to w momencie, w którym nie zgadza się z deklaracją interfejsu, będziemy mieli jasną informację, że coś jeszcze musimy zrobić, że ten autor wymaga dodatkowo gender i favorite, które mogą być true or false. Teraz pytanie, czy zadziała? Jak myślicie? No cóż, udało się tym razem i dzięki temu, jeżeli zmienię coś w jednym miejscu, swoją strukturę, potem dopasuję kod, to mogę bez zarządzania logiką szybko reagować na to i jest to widoczne w całym repozytorium. Co więcej, czasami słyszę, że ktoś nie chce korzystać z TypeScripta głównie dlatego, że go jeszcze nie zna. Chciałby się na początku z nim zapoznać i nie jest to dla niego komfortowe, żeby od razu przejść przez 50-godzinny kurs albo dokumentację. To, co jest istotne, to że jest to język transpilowany, mianowicie jeżeli myślimy o kompilacji, to jest mamy język wyższego poziomu, który efektem kompilacji będzie niższy poziom, bardzo często nieczytelny dla użytkownika. W przypadku TypeScriptu jest on transpilowany do JavaScriptu, w związku z tym wasz kod, który tworzycie w TypeScripcie, nie ma wpływu na kod wynikowy. Jeżeli kod wynikowy poza zastosowaniem TypeScriptu jest transpilowany do JS-a, to nie możemy na przykład znaleźć tych typów w naszej przeglądarce, czy robiąc jakiś tree checking, ponieważ one zostały już wcześniej pozbawione tej części TypeScriptowej. To jest tylko nakładka. Więc zachęcam, ponieważ nic na tym nie tracicie, a szybko można wiele problemów rozwiązać łatwiej. A ja już przechodzę do kolejnego aspektu. I tutaj chciałem was zapytać, czy wolelibyście kawkę czy herbatkę? Jako że nie usłyszę waszej odpowiedzi zbyt szybko, to pokażę wam, o co mi chodzi z herbatką. A dlaczego herbatka? No bo chciałem pogadać chwilkę o czaj, JS. Kojarzycie, co robi czaj w Cypressie? Jak radzicie sobie z assertionami? Pakujecie je w page object, zamykacie je w funkcjach, robicie explicite w testach, bo są różne podejścia, jestem ciekawy, czego wykorzystacie. Ja chciałem wam pokazać jedną rzecz, która mnie trochę irytuje w assertionach w Cypressie, mianowicie kiedy mamy jakiś, powiedzmy, tag A z atrybutami href o wartości users i highlighted bez żadnej wartości z tekstem users i chcemy wykonać assertion get A i sprawdzić, czy ma atrybut href wartości users i czy ma atrybut highlighted i czy ma tekst users. To co? Zadziała? Chyba prosta sprawa. Czy nie? Jak myślicie? No więc nie zadziała. Problem pojawia się w tym, że have utter zmienia subject. Czyli, bo dotyczy też have class, czyli jeżeli to będzie highlighted, to on oczekuje, że następne zapytanie, które jest w chainie, otrzyma wartość atrybutu highlighted zamiast z całości. Żeby tego uniknąć, Cypress rekomenduje nam agregację expectów w postaci funkcji z shouldem. Jest to o tyle wygodne, że jeżeli którykolwiek z tych expectów nie spełnia założeń, retryability, możliwość powtarzania zapytań Cypressa wraca do początku drzewa i odpytuje cały chain tak długo, aż nie uzyskamy finalnie timeoutu bądź pozytywnego rezultatu. No to myśląc dalej, jeżeli spotykamy się z takimi problemami, że na przykład mamy listę i chcielibyśmy sprawdzić, czy jest ona posortowana, to możemy albo zrobić jakąś ręczną ekstrakcję elementów z tej listy do tablicy, co już widzieliście, i na przykład ręcznie zrobić jakiś algorytm sortowania. No ale chyba ktoś już kiedyś na to wpadł, więc czemu nie mielibyśmy sprawdzić, czy nie ma dostępnych jakichś pluginów w necie? Tutaj odnoszę się, że warto sprawdzać w ogóle, co jest w bibliotekach i korzystać z nich, ale uwaga, pytanie, czy to przejdzie. Mamy 11, 2, 3, 4 taką listę
i korzystamy z pluginu Sorted i sprawdzamy, czy dane elementy są sorted. To co, są sorted, tak czy nie? Jaka jest wasza opinia? Otóż w przypadku wykonania z użyciem tego pluginu nie będą, ponieważ on nie rozpatruje tych danych jako numery, tylko jako typ numeryczny, tylko jako łańcuchy znaków. A z perspektywy łańcuchów znaków one są posortowane i zwróci nam true. Więc uwaga, trzeba jakby też brać pod uwagę, z czego korzystamy. Ale to prowadzi do opcji, że skoro ludzie piszą pluginy, to my też możemy pisać pluginy. Żeby to zrobić, tutaj akurat przykład, dobra, ale kiedy ja potrzebuję napisać plugin? No kiedy coś występuje w zasadzie w całym repo, chcemy z tego korzystać i niewygodnie nam jest to jakby przenosić o kolejne poziomy abstrakcji, albo kiedy właśnie mamy swoje złożone specyficzne zastosowania. I to jest bardzo łatwe. Na przykład tutaj pokazuję wam, jak zadziała to w przypadku TextStreamed. To, co chcę uzyskać, to zauważyłem, że developer albo framework frontendowy, który renderuje tą listę, dodaje białe znaki. No i teraz w momencie, w którym wykonałbym ją po prostu przez assertion have text, musiałbym zwrócić na to uwagę i przetworzyć je ręcznie, ale mogę już zamieścić to w samym assertionie. Czyli jeżeli teraz to uruchamię z assertionem, to przejdzie, a jeżeli z klasycznym cypressowym, no niestety nie będzie to możliwe. Czy trudno jest dodać taki assertion? Otóż nie. W pliku N2NTS znajdziecie możliwość dodania pluginów, które zaimportujecie albo doinstalujecie z Node'a, a dodanie samego assertiona będzie składać się z tej samej metody try-use, w której po prostu zdefiniujecie funkcję, której powiecie, co zrobić z subjectem, w tym momencie jest wyciągnij z jego tekst i wytrymuj go, a następnie jak ma wyglądać assertion i jakie informacje zwrócić, kiedy będzie poprawny rezultat bądź niepoprawny. W ten sposób czasem możemy sobie ułatwić życie pracy z assertionami, ale nie wiem, herbatka się już skończyła i czas napić się kawki, może byście się trochę pobudzili. Jak myślicie, do czego będzie się odnosić kawka? Tym razem chciałem zwrócić uwagę na Mokkę. Co to jest Mokka? To jest domyślny framework, który odpowiada za uruchamianie, wykonywanie i raportowanie rezultatów z Cypressa. No i tak jak mówiłem, no mamy ten problem, że kiedy mamy tych testów więcej, uruchamiamy je na przykład CI, czyli tak tam, gdzie docelowo będziemy chcieli uruchamiać testy, zobaczymy, że te raporty nie są wygodne w obsłudze, ponieważ wszystko jest zrobione w jednym chainie i nie mamy dostępu łatwego do mediów, tylko przez strukturę drzewia są z naszych artefaktów, jeżeli gdzieś sobie tam gdzieś wypchniemy. A już na tym etapie, takim pierwszym repozytorium, chcielibyśmy móc pokazać jakieś wyniki, może, nie wiem, do PO, klientowi, albo sami mieć wygodę czytania i korzystania z tego, zanim jeszcze wymyślimy, jakie metryki i narzędzia do raportowania będziemy chcieli używać. No i tutaj jest przykład, jak wygląda taki raport z Mokka Awesome, bo ten plugin chciałem wam polecić, Cypress Mokka Awesome. Mianowicie to, co nam się rzuca w oczy, to nie tylko czas wykonania i ogólne overview testów, ale mamy dostępny też kod, screenshoty i wideo, z którego możemy sobie wyciągnąć, co tam w tych testach się działo, przefiltrować te, które sfailowały i szybko poświęcić mało czasu, ale na wstępną analizę, co mogło być z nimi nie tak. I jest też to dosyć wygodne dla osoby nietechnicznej, żeby mniej więcej ocenić, czy ten test zadziałał poprawnie, czy może to był problem z aplikacją czy z testem. Czy taki plugin jest trudno dodać? Otóż kiedyś tak, można się jeszcze nadzieć na wpisy na Stack Overflow, które polecają resztę konfigurację. Może nie trudno, ale wymagało to kilku rzeczy, bo Mokka domyślnie tworzy nam HTML-owy raport dla każdego testu. Więc jak mamy tych testów kilka, należałoby je jakoś zmerdżować. W związku z tym jest plugin, który te raporty HTML-owe, w sensie można skonfigurować ten plugin tak, żeby zapisywał je jako w formie JSON-a, a następnie zmerdżować wszystkie te obiekty JSON-owe i wygenerować z tego wielki raport HTML-owy. I na szczęście jest już gotowy plugin, który nam umożliwia to w Cypressie i to jest, żebym się dobrze wstrzelił, Cypress Mokka Awesome Reporter, który
ma te operacje już zaimplementowane, a wy musicie tylko go skonfigurować i powiedzieć, co chcecie tam uzyskać. W związku z czym robota jest bardzo szybka i dosłownie możemy dostać to od razu. A o to chodzi w Instantly Better Cypress, żebyście nie namęczyli mieć coś fajnego. No to wykonujemy te testy, mamy z nich jakiś tam fajny raport, mamy jakieś assertiony, ale skąd brać dane do testów? Tutaj chciałem się odnieść do Fakera. Korzystacie z Fakera? Słyszeliście o nim? A ja poszukam, gdzie mam może jakiś przykład. Załóżmy, że chcemy wygenerować sobie użytkownika i ten użytkownik sobie już zadeklarowaliśmy wygodnie w naszym TypeScriptie. Niestety składa się z masy pól o różnych wartościach i teraz skąd ja mam wymyślić wszystkie możliwe wartości, jak chcę uruchomić te testy równolegle na jakimś środowisku i nie chcę, żeby się powtarzały, to pierwszy mój pomysł to jest Faker. Faker to biblioteka, która zapewnia możliwość stabowania, generowania różnych danych testowych dla różnych person, obiektów, na przykład dla danego użytkownika będziemy mogli dać mu imię, nazwisko, wybrać sobie dane pole z zakresu wartości, którą możemy zdefiniować, przedstawić jego e-mail, określić, jakie ma być hasło. Jestem ciekawy, ponieważ jeżeli mamy ten memorable, nam generuje coś takiego, to jak bardzo to dla was jest memorable względem tego. Ale nieważne, ma dosyć dużo opcji customizacji. Możemy dodać do tego daty, telefony, adresy. Polecam, jeżeli chcecie sobie ułatwić pracę. A teraz przejdźmy do czegoś, co oszczędzi wam jeszcze trochę czasu i waszym współpracownikom, a mianowicie Husky Link Stage. Dlaczego przyszedłem do tematu psów? A mianowicie, często zdarza się, że dostajecie coś na review, albo chcecie swój kod wypchnąć, pokazać potencjalnemu pracodawcy, albo po prostu tworzycie jakiś publiczny projekt. Ktoś poświęca pierwszą minutę na przejrzenie go i nawet go nie czyta, tylko zwraca uwagę na problemy z syntaksem. Czyli analiza statyczna, że tutaj brakuje jakiegoś średnika, tutaj czegoś. No i w zasadzie nie ma to żadnej wartości dodanej, a jednak psuje odbiór tego kodu. I w przypadku pracy ktoś wykonuje review waszego kodu. W zasadzie jeżeli będzie zwrotka opierająca się o, nie wiem, że chciałby pojedyncze cudzysłowie zamiast podwójnych, to jest w zasadzie strata czasu obydwu tych osób i niewiele, a mogliśmy temu zapobiec. I mogliśmy temu zapobiec w dosyć prostej konfiguracji, a mianowicie taki Husky zapobiega commitom, które mają syntaks, który sobie ustaliliśmy, że nie chcemy go widzieć. Zbieramy się w grupie, ustalamy, jak finalnie chcemy, żeby wyglądał nasz kod. Czy mamy mieć pojedyncze cudzysłowy, czy podwójne, czy korzystamy z tabów, czy ze spacji, ile ich ma być, czy patrzymy na średniki, czy nie, czy zależy nam na tym, aby funkcje strzałkowe miały okrągłe nawiasy, czy to jest dla nas wymagane. Jak w końcu ustalimy, jak chcemy, żeby ten kod wynikowy wyglądał, dodajemy do Huskiego pre-commit. Pre-commit oznacza, że za każdym razem, kiedy będziemy próbować coś commitować, on to odpali. Polecenie, które znowu odnosi nas do lint stage'a, który z kolei będzie odpalał prettiera linta, które są literami i sprawdzą nasz kod względem tych założeń. No i teraz, jeżeli ja otworzę to Authors API i podmienię na pojedyncze cudzysłowy, nie wiem, co jeszcze mogę szalonego zrobić tutaj, skasować średniki albo coś w tym guście i dodam jakiś losowy komentarz, aby jednak uzyskać commit. I będę próbował to zakomitować. To zobaczę, że odpali mi się przed tym komitem sprawdzanie, analiza tego kodu i Husky sam, jeżeli go ustawię na fixa, sam automatycznie
poprawi składnię i nie dopuści do takich błędów. Jeżeli chcecie mieć nad tym kontrolę, możecie po prostu go ustawić, żeby tylko wam wypisał, co jest nie tak. No i przejdźmy teraz do finału prawie, bo mamy już te testy, możemy komitować z naszego repozytorium w miarę bezpiecznie. Nasz kod, jeżeli chodzi o analizę statyczną, jest spełniony. Jeżeli chodzi o inne etapy, które możemy dodać, sprawdzić wcześniej, to jeżeli mamy TypeScripta, na przykład sprawdzić kompilację TypeScripta, czy referencje, których używamy, mają faktycznie powiązania z tym, gdzie je wykorzystujemy i tak dalej. Ale nadszedł moment, w którym będziemy chcieli uruchamiać nasze testy. No i teraz mam pytanie do was, jak uruchamiacie testy? I kiedy uruchamiacie? Mi się zazwyczaj kojarzą trzy scenariusze, bo chcemy, żeby testowanie było powiązane z developmentem, czyli jak planujemy development, planujemy testy, tworzymy oprogramowanie, tworzymy testy, wykonujemy testy i jednak pierwsze, co mi się nasuwa, to że ja sam też piszę te scenariusze testowe albo testy automatyczne i chciałbym je zwalidować przed tym, jak zostaną one dopuszczone do produkcji, do głównego branchu w moim repozytorium. W związku z czym zazwyczaj chcę uruchamiać swoje testy, które tworzę. Potem chciałbym, żeby one były jakoś synchronizowane z developmentem, czyli załóżmy, że jest jakiś merge albo deployment, żeby to było powiązane też z jakimiś testami. A jeżeli jest jeszcze za wcześnie na przykład na to, żeby tak integrować te procesy, albo chciałbym, nie wiem, nasza organizacja testowa jest niezależna, mógłbym stworzyć jakiś monitoring tej aplikacji, który wykonuje powiedzmy codziennie albo o danej porze, albo kiedy na żądanie. No i teraz jak coś takiego stworzyć, co to nam da? Pierwsza rzecz, którą będę chciał mieć, to w momencie, w którym ja wypchnę jakieś zmiany, chciałbym, żeby okazało się, czy te zmiany na środowisku najlepiej niezależnym od mojego lokalnego, czyli takim, z którego wszyscy będziemy korzystać, będą działać czy nie. No i pierwsza rzecz to byłoby sprawdzenie, czy te testy, które tworzę, przechodzą, oraz już monitorowanie jakiejś aplikacji, czyli sprawdzanie, jak ona działa i przygotowanie na przykład takiego mocka awesome reporteru, raportu, o którym mówiliśmy wcześniej, żeby móc go komuś pokazać albo samemu przejrzeć. Dodatkowo dobrze jest mieć możliwość zintegrowania tego z developmentem, no ale do tego pokażę wam może, jak to zostało zrobione w naszym repozytorium. Przechodzimy do GitHuba, patrzymy na workflowy i pierwsze co zrobiłem, to jakiś ogólny workflow. Starałem się nie napisać dużo autorskiego kodu, trzymać się jak najmniej i skupić się na komponentach, których możemy już wykorzystać, które możemy użyć. W tym momencie, jeżeli ktoś odwoła się do tego workflow, workflow będzie składał się z jobów, a joby będą składać się z akcji. Więc w tym workflowie będziemy mieli jednego joba, który będzie robił następujące rzeczy. Chcemy po prostu uruchomić Cypressa, niezależnie od tego, w którym z tych wyżej wymienionych kontekstów. Więc to, co zazwyczaj będziemy robić, to zmieniać branch na ten, który aktualnie jest używany i wykorzystamy Cypressową akcję do wykonywania, która jest jeden do jednego, przypomina to, jakbyśmy używali Cypressa w terminalu, a następnie efekty naszej pracy, na przykład nasz wspaniały raport z MockaOSM, chcemy gdzieś wypchnąć. No i teraz jak tego użyć? Na przykład, kiedy tworzę sobie nowy pull request albo merge request, zależy z czego korzystamy, mogę chcieć przełączyć się na jakiegoś brancha, setupować swoje środowisko, odpalić te intery, zobaczyć, czy mój kod faktycznie przechodzi analizę statyczną, a następnie jestem fanem takiej polityki fail fast, czyli zanim odpalę pełną regresję i sprawdzę, czy moje zmiany mają wpływ na cały kod, chciałbym wypuścić tylko te testy, które dotyczą stricte tego, co robiłem, żeby dowiedzieć się, czy moja praca miała jakiś bezpośredni wpływ, zanim pozwolę sobie na puszczenie dłuższej regresji i która chwilę potrwa i da tą informację zwrotną nieco później. A następnie mogę odpalić
Cypress właśnie na tych testach. No i to jest coś, co będę korzystał do PR-u, to, co będę uruchamiał regularnie, będzie bardzo podobne, będzie miało dodatkowo jakiś schedule, w którym będziemy mogli ustalić, że na przykład puszczamy te testy codziennie o 4, jeżeli mamy takie wymaganie, bądź jeżeli ktoś zawoła albo poprosi z innego repozytorium. Na przykład mamy deployment w repozytorium deweloperskim, to będziemy chcieli puścić request, odwołując się do API GitHubowego, który to uruchomi i odpali pewien zakres naszych testów, które my będziemy chcieli ten deploy, tą wersję sprawdzić, żeby szybciej odpowiedzieć deweloperom, czy ich zmiany wprowadziły jakieś ryzyko, a nie na tej perspektywie codziennej. No i teraz zostaje nam pytanie, skoro wiemy, jak uruchamiać te testy, to co chcemy uruchamiać? Nie zawsze chcemy puszczać wszystkie testy. Czasem trochę mniejszy zakres, na przykład smoke testy, żeby sprawdzić, czy środowisko jest przygotowane do testów i możemy kontynuować. Albo na przykład tylko określoną część, która jest bardziej stabilna, albo odnosi się do regresji innego komponentu, up to you. W każdym razie jest fajny plugin Cypress Grep, którego możecie śmiało skorzystać. I ten jest również autorstwem Gleba Bachmutowa. Jest to oficjalna paczka Cypressowa, której możecie zdefiniować, które testy będą wykonywane. Jak to robimy? Jest to dość proste, a mianowicie chyba mam jakiś przykład. Tutaj, fantastycznie. Ten plugin umożliwia nam dodanie tagów. Po pierwsze, to możemy używać po prostu nazw, co jest już same w sobie wygodne. Po prostu dodajemy zmienną środowiskową, jak ma wyglądać dane wyrażenie regularne, dobra, trudno, które będzie łapać te testy, które chcemy, ale dużo wygodniej jest właśnie wykorzystać tą drugą opcję, w której dodajemy config do każdego testu, którym go tagujemy i tam możemy tagować względem rozmiaru naszej regresji czy zakresu testów, które chcemy uruchomić, czy to będą testy API, czy to będzie regresja end-to-end, czy to będzie smoke testy, czy to będą testy intake'owe, po prostu żebyśmy mogli zdefiniować, co w zasadzie chcemy testować, skoro już wiemy, gdzie to uruchamiać. I teraz problem jest pierwszy taki, że raport z tego testu jest dosyć nieczytelny, a mianowicie, jeżeli zobaczycie sobie ten plugin, to on wszystkie testy, których nie chciał wykonać, daje jako pending, bo to nie jest preprocesor, czyli coś, co analizuje te testy przed tym, jak zostaną wykonane, ale on w trakcie po prostu je skipuje. No i teraz jak tego uniknąć? Mianowicie warto zwrócić uwagę, że ten plugin ma jeszcze plugin w rozumieniu Cypressowym, czyli dodatkową konfigurowalną paczkę, którą jeżeli zarejestrujemy z ich zasobów i uruchomimy właściwą komendę, której nie pamiętam, która jest Cypress run filtered, to będzie wymagać parametru grep filtered specs. On faktycznie te testy wykona tylko te określone, bez zaśmiecania nam tego raportu. Zobaczymy, czy to potrwa wystarczająco krótko, ale już widzimy, że to jest jeden z dwóch, a nie tak jak wcześniej Dobra, nie będę scrollował kilometra w górę, ale dwa z kilku. Tylko testy te w obrębie już tych, tam gdzie to było, zostaną także w statusie pending, ale jest to o wiele wygodniejsze chociażby z zakresu całej regresji, którą chcieliśmy wtedy wykonać. No i ostatnia paczka, tak żeby zakończyć. Co się dzieje normalnie, kiedy szukacie jakiegoś selektora albo elementu? Pierwsze, o czym bym pomyślał, to czy mamy jakieś data CI albo dedykowane selektory dla testów automatycznych. No ale nie zawsze jest to takie proste. Czasem jest tak, że jesteśmy zależni od third party, albo część naszej aplikacji jest generowana, albo nie mamy wpływu na to, jak zachowują się nasi deweloperzy ani dostępu do kodu i jesteśmy zainteresowani, żeby znaleźć jakiś atrybut w jakimś tagu, który nam pozwoli indywidualnie zdefiniować dany element. No i w momencie, w którym wybiorę sobie na przykład te koszulki i postaram się jakoś szybko sprawdzić albo znaleźć selektor do nich. Posłużę się już
to może się okazać, że dodatkowo pojawiają się jakieś skomplikowane, bardziej ukryte elementy, albo mamy inne menu mobilne, inne menu desktopowe, że jeżeli ta aplikacja będzie miała update, to prawdopodobnie struktura drzewa HTML-owego się zmieni i będziemy musieli się trochę nagłowić, żeby móc spokojnie utrzymywać te selektory i tym zarządzać. Więc to, co jest w frameworku NAP, którego nie wolno wymawiać podczas tej konferencji, zrobione domyślnie, to jeżeli nie ma atrybutu, korzystamy nie z selektorów opartych na strukturę HTML, a patrzymy na tagi accessibility. I tutaj już sytuacja jest trochę jaśniejsza, ponieważ użytkownik nie zastanawia się, czy to jest jakiś jakiś tag A, który zawierany w tagu, który jest nadrzędny, tylko szuka w liście nawigacyjnej link do koszulek. No i takie zachowanie, czyli patrzenie na accessibility zamiast na DOM, umożliwia nam testing library jako biblioteka. Żeby z niej skorzystać, będziemy odwoływać się do szukania przez rolę accessibility, na przykład poszukamy linka do webinarów. Nie wiem, czy to wam pomogło, czy nie. Jest to jakieś alternatywne podejście, jeżeli mielibyście problem z większym utrzymywaniem selektorów w Cypressie, z którego możecie skorzystać, a ja tym samym chciałem w zasadzie zakończyć tę prezentację. Będzie ona dostępna prawdopodobnie w jakimś poście fabryki testów, tak samo jak repozytorium, do którego link znajdziecie poprzez ten QR kod widoczny na ekranie i referencje do rzeczy, z których warto sobie, jeżeli chcecie poczytać więcej odnośnie tego, co zamieściłem na slajdach, to znajdziecie tutaj obok. A ja wam serdecznie dziękuję. Wow, dużo możliwości usprawnienia, bardzo dużo. Pozwolisz, że jeszcze zanim przejdę do pytań, to powiedz, jak jest tak dużo, to mam też pytanie jedno. Może też mi pozwolą coś. Jak jest tak dużo tych możliwości, no to bądźmy szczerzy, ci ludzie, którzy nas słuchali, to ani jednego jutro nie wdrożą, no bo tacy ludzie już są, ale my im pomożemy w tym momencie, więc jakbyś miał powiedzieć, żeby jedną rzeczą się jutro zajęli, którą tak jutro rano przychodzą do roboty i pierwsze co, to nie zajmie im za dużo czasu, a da duże zyski, takie Pareto im od razu powiemy, to co byś im polecił. A, to bardzo fajne pytanie. Dziękuję ci, że je zadałeś. Właśnie zacząłem się mocno zastanawiać, bo na przykład u nas w projektach klienci są zazwyczaj zadowoleni, jeżeli mają wgląd w te testy automatyczne. Wtedy nawet taka, zanim jakby to repozytorium się rozbuja, żeby to rzucić do jakiś report portal, Allure, Cypress Dashboard, sorry, Cypress czy cokolwiek, to zanim pomyślimy, jak testy automatyczne będziemy postrzegać względem metryk, chcieliby widzieć chociaż rezultaty na zasadzie pass-fail i Cypress Mocha Awesome tutaj zapewnia dużo wygody dla mnie i dla kogoś, ale z drugiej strony, jeżeli bym pisał kod dla siebie bardziej i chciał po prostu wypchnąć repo na szybko i spojrzeć i się podzielić z kimś kodem, to żeby go nie ranić po oczach, chętnie wykorzystałbym Haskiego. Okej, czyli to macie jutro rano do roboty, słyszeliście Bartka. Będzie albo nie macie nic do roboty. Możecie skopiować nasze repo. Albo tak. Będziemy do was dzwonić i sprawdzać. Jutro, jak zaczynają robotę o 9, to o 11:30 do was dzwonię. Mówisz o dużej liczbie paczek. W jaki sposób przechowujesz ich listę tak, żeby szybko zainstalować je podczas inicjalizacji nowego projektu? Wiesz co, jak dodajemy paczki, to zazwyczaj możemy te dependencje mieć w czymś, co trzymam w repozytorium, czyli w pliku package.json. Tutaj znajdziemy minimalny opis projektu oraz skrypty uruchomieniowe, które sobie dla wygody możemy zdefiniować i same paczki, w których AutoCX Next, okej. W których zachowujemy nasze zależności i biblioteki, z których korzystamy, bo to też jest ważne, ponieważ one czasem przeterminowują się, na przykład ta, z której korzystałem na samym początku, Cypress Fiddle, jest już nieutrzymywana i podejrzewam, że gdybym korzystał jakąś nowszą wersję Cypressa niż ta, na której to działa, mógłbym mieć problemy, a że biblioteki JS-owe rozwijają się w szaleńczym tempie, to warto zwracać na to uwagę. Często są już deprecated albo przepisane w zupełnie inny sposób i mogą działać zupełnie inaczej.
Jeszcze dobrym pomysłem jest albo posiadanie swojej biblioteki, albo my na przykład mamy kontener, który przechowuje te rzeczy, żeby ich nie instalować w kółko. Czyli żeby były one jakoś skaszowane w CI-u, żebyśmy nie marnowali zasobów. Jak biblioteka Testing Library od Accessibility sprawdza się w przypadku jakichś pop-upów czy innych elementów, które pojawiają czy znikają? Jeżeli się nie mylę, to biblioteka Testing Library w zasadzie nie różni się niczym od zwykłego CI-geta pod względem retryability, czyli jeżeli do Find by Role doczepisz jakiś assertion, to będzie on wpływał na to, jak ona jest odpytywana i za każdym razem jakby będziemy mieli te same timeouty, co w przypadku CI-get i dopóki nie zostaną spełnione założenia asercji, które chcemy wykonać, albo domyślnych asercji, zależnie jak wykonałeś swój kod, do tego momentu Cypress będzie ponownie próbował odpytać podany element. Okej. Mam jeszcze jedno pytanko, zanim przejdziemy do pewnego specyficznego rodzaju pytań, bo okazuje się, że mamy ze sobą bardzo dużo fanów Playwrighta, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze coś o Cypressie stricte. Jakie przeglądarki obsługuje Cypress? Najlepiej korzystać z... O, dobre pytanie do sprawdzenia w dokumentacji. Czy mogę powiedzieć z pamięci? Na pewno rodzinę Chromium, czyli wszystkie Elektrony, Edge, Chrome, nie będzie z tym żadnego problemu. W ogóle są też pluginy, na to warto uważać, które działają tylko na danej rodzinie, na przykład Cypress Real Events, który jest bardzo wygodny, ponieważ my możemy emulować sobie eventy, które są wysyłane po Chrome Dev Protocol, takie jak hover albo klikanie, dzięki któremu możemy złożyć zestaw akcji, które wykonałby użytkownik. Tak jak to robi Playwright, jednak architektonicznie to się o tyle różni, co o ile Cypress wypycha swój kod, jest on wykonywany w środowisku uruchomieniowym przeglądarki, tak Playwright właśnie korzysta z tego Chrome Dev Protocol do porozumiewania się w architekturze klient-serwer podczas wykonywania i oni potrafili, mając sporo zasobów, prawdopodobnie oklepać to dla wszystkich przeglądarek, a w przypadku Cypressa jest to właśnie ta rodzina i to będzie miało problem w wykonaniu na innych. A tak poza tym to na pewno Firefox jest domyślnie wspierany, a czy teraz WebKit albo Safari, to nie wiem, bo zazwyczaj mówimy klientom, że mało osób z tego korzysta, żeby warto było sprawdzać, jeżeli tak jest faktycznie na danego projektu i tak pokazują metryki. Ja nie miałem jeszcze przyjemności wspierać tej przeglądarki. W jaki sposób debugować failujące testy wykonywane w środowisku CI? Czy można wykonanie CI uruchomić lokalnie 1:1, login, networki itp.? Och. No to teraz mamy kilka jakby bardziej złożonych pytań, a mianowicie na przykład względem czego te testy są uruchamiane, albo jak skonfigurowany jest CI, albo który to jest CI, ale domyślnie jakbym, jeżeli sprowadzę w złe tory tą odpowiedź, to proszę Wojtek, popraw mnie albo napisz jeszcze jeden komentarz i wtedy się do niego odniesiemy. Zazwyczaj ten raport, który widzisz w przypadku headlessowym, jest identyczny do raportu w wydaniu CI-owym. To, co może być na przykład różnicą, to środowisko uruchomieniowe ma różne zasoby i środowisko uruchomieniowe aplikacji ma też różne zasoby, mogą być inne dane testowe, jakby musimy być świadomi po prostu, co robimy, gdzie i na czym. Ale docelowo nie powinno się wiele różnić, to zależy od kontenera i tego, jaki runner jest wykorzystywany przez dane środowisko uruchomieniowe i jak go skonfigurujemy. Czyli login, networki itp. Powinieneś znaleźć wszystko to, co masz dostępne w trybie headlessowym. A jak nie, to możesz sobie domontować. Mocka jest bardzo wygodna, jeżeli chodzi o wyciąganie API z niej. Na przykład właśnie Ola, z którą tworzyłem tą prezentację i repozytorium, ostatnio pokazała mi bardzo fajny, fikuśny plugin, który napisała do przetwarzania Mocka reportu w postaci jednego Slack message z wykresem typu pie chart. To bardzo ładnie wygląda i można rano się obudzić, zobaczyć czerwony pie chart i od razu jest. Albo zielony, to zależy. No, raczej wiadomo, że zielony, nie? W Cypress w końcu to jest wiecznie zielone drzewo, więc. Tak jest, to nie jest przypadek.
Dobra, to mamy tu jeszcze takie w sumie dwa pytania, które połączę w jedno, więc pierwsze wyświetlę jedno, potem drugie, takie dla ludzi, którzy chcą wejść do Cypressa, mam wrażenie. Czy do testowania automatycznego w Cypress należy znać podstawy kilku języków, czy najlepiej uczyć się jednego porządnie? I drugie pytanie. Cypressa łatwo nauczyć się samemu za pomocą dostępnych tutoriali, czy lepiej pójść na dedykowany test dla testera automatyzującego? To pierwsze pytanie chyba, jakbyś zaczął, nie? A co jest moim celem? Bo to jest zazwyczaj, sprowadza się do tego pytania. Docelowo, być może, też nie mogę mówić docelowo i zakładać, że ktoś chciałby w ten sposób podążać, ale chcielibyśmy wybrać jakąś swoją jeden mocną stronę, jeden mocny skill, wokół którego będziemy mogli rozwijać narzędzia i umiejętności testerskie. Aktualnie zarówno dla testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych jest bardzo duży zakres narzędzi w JavaScriptie, więc jakby stworzenie... A jaka jest oferta fabryki testów do tego? Stworzenie, no, na pewno tam znajdziesz podpowiedzi. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale ono nie będzie zbyt, wiesz, stworzenie obiektywne. Stworzenie mocnego pionu złożonego z jednego języka, w którym czujesz się bardzo komfortowo, rozumiesz go prawdopodobnie lepiej niż wymaga od tego dany framework, jest dobrym podejściem, jeżeli potem chcesz to rozwinąć na przykład i już móc wybrać sobie, czy to będzie Cypress, czy to będzie Playwright, nie będzie dla ciebie znało, nie będzie dla ciebie miało tak dużej różnicy, jak, bo będziesz mógł wykorzystać wiedzę, którą masz do rozumienia mechanizmów, jak to jest wykonywane, jak to jest... Jak, z czego wynika architektura tego języka, a z tej architektury jakie wynikają konsekwencje. A jeżeli będziesz chciał na przykład pójść w stronę testów niefunkcjonalnych, no to mamy chociażby K6, który też aktualnie ma API w JS-ie, a pod spodem inny język, jeżeli dobrze pamiętam, Go, który umożliwia szybszą egzekucję. Więc jakby utrzymanie się mocnego core'owego JS-a prawdopodobnie umożliwi ci szybkie skakanie między frameworkami, bycie elastycznym i dobre rozumienie, jak one działają, co umożliwia ci ich lepsze wykorzystanie. Ale jeżeli na przykład mamy projekt i chcemy uczyć się również w projekcie, to uczenie się pure JS-a nie będzie miało tam od razu zastosowania. Za to na przykład skupienie się na API danego frameworka, z którego chcemy wykorzystać, w podstawach jakby pracy dewelopera, czyli korzystania z Gita, jak wygląda CI, jak sobie upublicznić repo, jak je skonfigurować, jak pracować z innymi deweloperami, umożliwi ci szybkie wdrożenie twoich nabywanych na bieżąco umiejętności i może na przykład będziesz w stanie wyznaczyć sobie zakres testów, które byłyby na tyle proste, zazwyczaj jest to jakiś test logowania, przejście przez jakiś podstawowy flow w aplikacji The Happiest Path, którym będziesz w stanie napisać taki test i poprosić od razu innych jak najszybciej o feedback, czy co oni myślą o tym kodzie, jak można by go poprawić i wskażą ci kierunki uczenia się. Jest to teraz bardzo wygodne, korzystając z narzędzi AI, takich jak ChatGPT albo Copilot, ponieważ możesz jakby nie tylko skonfrontować swoje problemy z odpowiedzią takiego narzędzia, do czego też trzeba, na co też trzeba uważać, ale też skonfrontować kod, który spotkasz w internecie, z jego wytłumaczeniem. Także czy odpowiedziałem na pytanie? Tak, chyba to zależy, ale jak chcecie szybko klepać, to frameworki, jak chcecie dobrze klepać, to język. Cypress, fajna rzecz. Jednak natknąłem się z Playwrightem i Cypress poszedł w odstawkę. Czy wiesz, w którą stronę ma iść, idzie rozwój narzędzia Cypress? Jakie plany obronienia się przed Playwright? No też jestem tego bardzo ciekawy. W ogóle te dwa narzędzia jakby mają inne założenia. Cypress ma... Playwright to jest to trochę taki all-in. Instalujemy Playwrighta, już tam mamy jakieś GitHub Actions, albo już mamy dodatkowe możliwości szukania selektorów, albo no w sensie jest taki featureful, już mamy parallelizację out of the box. W przypadku Cypressa
założenie było takie, że my będziemy doinstalować sobie te pluginy i że korowy koncept kodu będzie minimalistyczny, a wszystko będzie przenoszone do płatnych, że wszystko będzie można rozbudować sobie pluginami i innymi usługami, które można w łatwy sposób tworzyć, dobudowywać. Stąd pomysł na tą prezentację, czyli jakie z tych pluginów użyliśmy w projektach, żeby po prostu wygodniej nam się pracowało i przynosiło to większą wartość. Nie pytałem twórców Cypressa w sumie, jakie mają plany. Do tej, szczerze mówiąc, to mamy ta sytuacja, w której w 13 blokuje bezpłatną parolizację, jest bardzo nieprzyjemna dla użytkowników i mam nadzieję, że jednak Cypress podejmie inne, przejdzie inną drogą. Jakie ma plany obronienia się? Playrate ma dużo zalet, ale Cypress też ma swoje cechy i to jest temat na grubszy wykład, który powinniśmy wybrać w projekcie, bo to zależy od bardzo dużej ilości czynników. Więc nie skreślałbym od razu tych narzędzi, jest jeszcze bardzo duży support community w obydwu, ale to jest fajne, że możemy wybierać sobie wśród wielu świetnych narzędzi i je wdrażać. Czy znając Playwrighta można szybko nauczyć się korzystać z Cypressa? Czy to nauka od nowa? Jeżeli znamy JS-a, to można szybko nauczyć się obydwu. Tak bym powiedział. No tak. Jeżeli korzystamy też z jakiegoś, jak to nazwać? Jeżeli na przykład posługujemy się Page Object Pattern to i znamy JS-a, to chyba nie zależy nam bardzo na tym, w jakim frameworku piszemy, bo wszystko będziemy dostosowywać pod siebie, ale pewnie jakby doświadczony Cypressowiec znajdzie ciekawe metody rozwiązywania problemów, które mogą być nietypowe dla Playwrighta i odwrotnie. Dla mnie odpowiedź chyba tak, to jednak są frameworki, które opierają się na korzystaniu... Och, nie chcę teraz mówić. Według mnie tak. Tak, znaczy, ja tam w swoim życiu bardzo wielu frameworków testowania nie poznałem, ale poznałem wiele frameworków programowania. I ogólnie jak się znaje, to już to mniej więcej podobnie wygląda. Wiadomo, każdy robi coś tam troszkę inaczej. Dobrze jest znać specyfikę, ale najtrudniej pierwszy poznać, a potem drugi, łatwiej trzeci, tak? A piąty to się już nawet nie chce, bo to już było, nie? Tak długo jak korzystamy z selektorów, wybieramy jakieś elementy i możemy wchodzić z nimi w interakcję, to jest dosyć podobnie. No właśnie taka prawda, nie? To tak jak i w testowaniu, tak i w programowaniu, to są tylko błotki śrubokręty. Testowanie jako takie, czy programowanie jako takie, to jest cała filozofia jeszcze za tym, nie? Dobra, ostatnie pytanko walniemy, to już takie, może podasz jeden przykład, tak już prosto z mostu pytanko. O czym Cypress... przewyższa Playwrighta. Jeden przykład. Och, nawet ciężko mi powiedzieć, mi się po prostu w tym dobrze pisze. Ja lubię ten command chaining. Bardzo fajnie można złożyć sobie po prostu jakieś zachowanie i wydaje mi się to bardzo czytelne i wygodne. Jak ja bym mógł coś dorzucić, to... Bo wiecie, no powstają, są różne tego rzeczy i tak dalej, tylko trzeba pamiętać, że coś już jest, nie? Tak samo możemy wrócić nawet do Selenium jeszcze wcześniej, a pewnie jeszcze nawet wcześniej do czegoś. Prawdopodobnie Playwright czy Cypress jest lepszy od Selenium, ale co z tego, skoro mamy 80% dolarów przy setu? To jest oczywiście procent wyciągnięty wiadomo skąd. 80% kodu testów w Polsce jest napisane w Selenium. No i co z tego teraz? Nikt tego nie przepisze, wiecie o co chodzi. Więc dobrze jest znać różne narzędzia po prostu. Tak, dokładnie tak. Więc czasami to nie jest takie proste. Wiadomo, nowy projekt, nowe decyzje, wtedy być może Cypress, Playwright, coś tam, ale dużo kodu mamy w Selenium, no i co zrobisz? No, pójdziesz do prezesa i powiesz, panie, przepisujemy na Playwright, czy tam na Cypressa, no bo tak, fajnie, tylko że my mamy gazylion giga kodu do przepisania, więc tak średnio. Dziękujemy wam bardzo. I co? Do zobaczenia w czwartek, nie? Dzięki wielkie, do zobaczenia w takim razie. Dzięki Bartek, dzięki Paweł, dzięki Radzie. Wszystkim. Miłej nocy albo wieczoru. Dobrej nocy. Tak jest. Na razie. Cześć.